Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Punktualnie rozpoczynamy Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów. I rozpoczniemy od dość gorącego tematu, od wydarzeń, które miały miejsce w Ministerstwie Rolnictwa w zeszłym tygodniu. To są rozmowy z Agrounią, właściwie wtargnięcie Agrounii do Ministerstwa Rolnictwa. I o tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim pani Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. A tak jak powiedziałam, w zeszły czwartek przedstawiciele Agrounii właściwie wtargnęli do gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy możemy tak powiedzieć, jakie były ich postulaty i właśnie o czym, czego dotyczyły te rozmowy? Tak, jak najbardziej można tak powiedzieć, użyć takiego sformułowania. Po pierwsze, to było dosyć dziwne zachowanie o tyle, że my jako ministerstwo jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie rozmowy z różnymi organizacjami. Praktycznie cały czas spotykamy się z różnymi związkami rolniczymi, ze związkami branżowymi. Natomiast tutaj no, działacze partii politycznej Agrounia, bo trzeba to podkreślić, że Agrounia jest partią polityczną i skupia się teraz przede wszystkim na promowaniu siebie i swojego lidera politycznego. Zamiast po prostu umówić się na takie spotkanie, przygotować tematy do omówienia, to niestety woleli wtargnąć. Jak sami mówili, byli gotowi na to, żeby okupować ministerstwo. I powiem szczerze, to jest bardzo niepokojące, zwłaszcza w świetle tych wypowiedzi, które mogliśmy bodajże wczoraj usłyszeć, jeżeli chodzi, właściwie przeczytać, jeżeli chodzi o rzeczniczkę Kremla, panią Zacharową. Ale możemy chyba też tutaj naszym widzom zdradzić kulisy, że to nie jest takie łatwe wejście do Ministerstwa Rolnictwa. Tam jest ochrona, tam są bramki, więc rozumiem, że przedstawiciele Agrounii musieli przeskoczyć, pokonać te bramki i w ten sposób znaleźli się w ministerstwie? To było faktycznie wejście siłowe, niezgodne z procedurami. Powtórzę jeszcze raz, my spotykamy się bardzo często z różnymi organizacjami, nawet z tymi, które przecież są, na przykład krytykują rząd, czy krytykują ministerstwo. Nie mamy z tym problemu. Rozmawialiśmy także przecież chociażby w ramach okrągłego stołu. Natomiast no, powiem tak, bo ja obserwowałam tą sytuację praktycznie od początku. To było bardzo dobrze wyreżyserowane. Tam była osoba, która mówiła panu Kołodziejczakowi, że w tym momencie ma się odwrócić, w tym momencie ma krzyczeć, w tym momencie ma klaskać. I powiem szczerze, naprawdę w obliczu tych wypowiedzi Kremla, który jasno pochwalił zachowanie Agrounii, to naprawdę trzeba zastanowić się, jaki był cel właściwie tego działania, bo my na przykład następnego dnia bodajże mieliśmy chociażby spotkanie z grupą rolników z województwa zachodniopomorskiego, która wcześniej protestowała, którzy przedstawili bardzo konkretne postulaty. Natomiast pan Kołodziejczak nie potrafił na spotkaniu przedstawić żadnego postulatu, który realnie mógłby pomóc polskim rolnikom. Pani minister, za chwilę wracamy do naszej rozmowy, ale właśnie a propos tych dyskusji, a propos tego wtargnięcia, krótki materiał, krótkie wideo z tych wydarzeń. Zobaczmy, jak to wyglądało na korytarzach ministerstwa. Tych PSL i plafonów. Możecie te bajki opowiadać. To są bajki, które wy robicie i tylko zajmujecie głos. Panowie, proszę, panowie, czekamy na ministra Tyluza. On nic nie może. Jarek. Ja panu powiem, ile chcieliście zabrać polskim rolnikom. Ten człowiek nic nie może. Ale czy chcecie, czy popieracie poprawkę Platformy Obywatelskiej, która zabiera 6 miliardów polskim rolnikom? Ale popieracie to? Popieracie to? Przestańcie krzyczeć i posłuchajcie. 6 miliardów złotych Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie? Dlaczego nie protestujecie? Rzeczywiście bardzo dużo emocji, bardzo, bardzo dużo krzyku. Też co warto podkreślić, w ten dzień miały się odbywać rozmowy ze stroną ukraińską dotyczące drobiu. Te rozmowy się nie odbyły, praca ministerstwa została sparaliżowana. Faktycznie i tutaj to jest kolejna bardzo, bardzo niepokojąca
informacja, bardzo niepokojący sygnał, bo faktycznie miało odbyć się spotkanie w formule zdalnej z panem ministrem Solskim, ministrem rolnictwa Ukrainy, na którym pan minister Telus miał omawiać kwestię właśnie otwarcia ukraińskiej granicy, jeżeli chodzi o polski drób. Wiemy, że przecież polscy producenci, polscy rolnicy bardzo na to czekają, a tymczasem w tym samym terminie do ministerstwa wpada pan Kołodziejczak z grupą osób i w bardzo agresywny sposób wymusza spotkanie właśnie z panem ministrem. Tak jak powiedziałam, przecież można było normalnie się umówić na konkretny termin bez zaburzania tego spotkania, bez konieczności właśnie odwoływania spotkania z panem ministrem Solskim. To są przecież wymierne straty dla polskich drobiarzy. I niestety pan Kołodziejczak się do tego przyczynił. Dodatkowo bardzo ciekawa sprawa, kiedy pan Kołodziejczak był pytany o to, czy jest za tym, że Platforma zaproponowała w Senacie zabranie 6,5 miliarda złotych przeznaczonych na pomoc polskim rolnikom, nie potrafił odpowiedzieć. Bardzo mocno się wykręcało od odpowiedzi. Kolejna rzecz, kiedy podczas spotkania ze strony jednej pani padło merytoryczne pytanie i zaczęliśmy na nie odpowiadać, pan Kołodziejczak zaczął krzyczeć, że on nie chce słyszeć odpowiedzi. Czyli o co chodziło? Czy o konkretną rozmowę, o konkretne postulaty, czy, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, o zrobienie awantury, zamieszania i tego, żeby po prostu doszło do odwołania spotkania, doszło do pewnego zamieszania i po prostu też z drugiej strony oczywiście to jest też metoda promocyjna pana Kołodziejczaka. On przez kontrowersje, przez awantury próbuje promować swoją partię polityczną, która, jak widzimy po ostatnich sondażach, no albo nie jest w ogóle wykazywana, albo ma po prostu 0%. Panie minister, czy możemy zatem podsumować ten dzień, podsumować te postulaty, ponieważ spotkanie trwało 2 lub 3 godziny. Ono się odbyło wraz z ministrem, wraz z wiceministrami, wraz z przedstawicielami Agrounii. Pani także była na tym spotkaniu i tak naprawdę powiedzieć naszym widzom, o co konkretnie chodziło? Jakie postulaty były przedstawiane na tym spotkaniu przez Agrounię? Tak naprawdę tutaj tych postulatów, jeżeli chodzi o postulaty, które miałyby wpłynąć pozytywnie na sytuację rolników, miałyby pomóc rolnikom, niestety zabrakło. Było bardzo dużo krzyków, było bardzo dużo takich wystąpień pana Kołodziejczaka, mówiącego o tym, jak to on walczy o polską wieś. Natomiast niestety postulatów konkretnych całkowicie zabrakło. I to po raz kolejny pokazuje, że Agrounia potrafi tylko krzyczeć. Widzieliśmy to też w czasie obrad Okrągłego Stołu Rolniczego, bo wtedy inne organizacje rolnicze, także te, które bardzo ostro protestowały, potrafiły przedstawić bardzo konkretne postulaty. Rozmawialiśmy o szczegółach. To doprowadziło do tego, że chociażby zwiększyliśmy tą skalę pomocy, dopłat do zboża, do nawozów, do pierwszych 300 hektarów, że zwiększone zostały kwoty czy terminy spłaty kredytów preferencyjnych dla rolników, które uruchamiamy i wiele innych bardzo konkretnych zmian. Natomiast tutaj, powtórzę jeszcze raz, tych konkretów zabrakło. Pytanie, czy osoby, które wtargnęły na teren Ministerstwa Rolnictwa, bo tak jak powiedziałyśmy, to było nielegalne, to było niezgodne z prawem, to zakłóciło pracę Ministerstwa Rolnictwa w ten dzień. Czy te osoby poniosły, czy poniosą jakieś konsekwencje? Też bardzo dużo policji przyjechało. W tym momencie z tego co wiem, to te osoby spokojnie wyszły z ministerstwa. I powiem tak, tutaj oczywiście pan Kołodziejczak na samym początku starał się kreować takie poczucie zagrożenia, że wszystkie te osoby właśnie będą w jakiś sposób ukarane. Ja jeszcze raz zachęcam do tego, żeby jednak rozmawiać w spokojnej, normalnej atmosferze o konkretach, a nie uciekać się do takich rozwiązań siłowych, bo rozwiązania siłowe nigdy efektów nie przynoszą. Natomiast to, co udało mu się osiągnąć w pewnym sensie, to jest zwrócenie uwagi Kremla i otrzymanie pochwały od pani Zacharowej, która stwierdziła, że takie metody jak najbardziej są pozytywne i wykorzystała to po prostu do ataku na polski rząd. A widzimy, że
tych prób zdestabilizowania sytuacji w Polsce ze strony Rosji ostatnio nie brakuje, bo to jest chociażby przemieszczanie się także grupy Wagnera w stronę polskiej granicy, to są różnego rodzaju prowokacje i tutaj niestety też podobnego typu prowokacja miała miejsce. Pani minister, kolejny temat, kolejny bardzo ważny temat, to jest kwestia ukraińskiego zboża, to jest kwestia prawa europejskiego. Jak wiemy, obecnie Polska wyraża zgodę na Polska i też pięć krajów przyfrontowych, ta koalicja, która została utworzona, te kraje wyrażają zgodę na tranzyt, ale te przepisy są ważne tylko do 15 września. Już nieoficjalnie mówi się o tym, że Unia Europejska nie chce tego prawa, tego przepisu przedłużyć. Chodzi tutaj o możliwość tranzytu, ale także o możliwość przywożenia tego zboża do Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że my się na to rozwiązanie nie zgadzamy. Trwa też dyskusja ze stroną ukraińską. Jak obecnie wygląda ta sytuacja? Co wydarzy się po 15 września? Odnośnie tranzytu my tutaj nie mamy wątpliwości. Ten tranzyt może się odbywać. My chcemy pomóc Ukrainie w tym, żeby to zboże z Ukrainy wyjechało, natomiast nie kosztem polskich rolników i nie kosztem tego, że nastąpią zaburzenia na naszym rynku i będzie to wpływało negatywnie na sytuację ekonomiczną w Polsce. My nie bez powodu uruchomiliśmy gigantyczne dopłaty do zboża, ale też w ogóle ogromną pomoc dla rolników, największą w historii, bo to jest 15 miliardów złotych na różnego rodzaju dopłaty, na różnego rodzaju także rozwiązania już takie bardziej systemowe. Natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że Komisja Europejska wybrała bardzo dziwny termin, jeżeli chodzi o zakończenie tego zakazu przywozu zboża do Polski. Czy do Pani innych, minister, to ja od razu dopytam. Ten termin jest bardzo blisko wyborów w Polsce. Już widzimy, jakie są nastroje. Już widzimy właściwie tę awanturę, która jest za rogiem. I właśnie Pani zdaniem to jest przypadek, że tak blisko, że tak krótko przed wyborami akurat to miałoby się wydarzyć, to prawo miałoby zostać zmienione, te przepisy? Ja w takie przypadki nie wierzę i Komisja Europejska na czele z panią Ursulą von der Leyen już nieraz pokazała, że nie zawaha się przed użyciem różnych metod, żeby wpływać na decyzje polityczne w różnych państwach. W przypadku wyborów we Włoszech chociażby mogliśmy usłyszeć wtedy wypowiedź pani von der Leyen, która mówiła, że komisja ma swoje metody na to, żeby wpłynąć na ten wynik wyborów. I tutaj trudno się nie oprzeć wrażeniu, że jest to podobne, tylko że to jest bardzo krótkowzroczne myślenie, bo tak naprawdę tutaj chodzi o to, żebyśmy ochronili nasz rynek, żeby polscy rolnicy mogli sprzedać to zboże w opłacalnych cenach. Bez opłacalności na dłuższą metę nigdy nie zbudujemy bezpieczeństwa żywnościowego i jeżeli Komisja Europejska uważa, że warto dla swoich jakichś prywatnych wojenek niszczyć rolnictwo w Polsce, ale też w pozostałych czterech krajach, z którymi razem tworzymy koalicję, to jest bardzo krótkowzroczne i bardzo głupie podejście, bo to wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe w całej Unii Europejskiej. Dlatego my nie zgodzimy się na to, żeby granice otworzyć po 15 września. Pani minister, czyli to jest jasne stanowisko polskiego rządu, też stanowisko Ministerstwa Rolnictwa. Nawet jeśli dojdzie do takiego przypadku, że Unia Europejska po 15 września zniesie ten zakaz, polski rząd wprowadzi jednostronny zakaz, tak? Dokładnie tak. My jesteśmy gotowi chronić nasz rynek. Zrobiliśmy już to w kwietniu, bo byliśmy po prostu do tego zmuszeni. Komisja Europejska przez długi czas nie chciała słuchać naszych argumentów, nie chciała słuchać argumentów innych państw i tylko dzięki ogromnym wysiłkom dyplomatycznym ze strony pana ministra Tylusa udało się zbudować i utrzymać tą koalicję pięciu państw, a proszę mi wierzyć, były różne próby wyciągania z tej koalicji pojedynczych państw po to, żeby tą naszą koalicję rozbić. To się nie udało. I idziemy twardo dalej. My jako ta piątka, te pięć państw, ale rozmawiamy także z innymi państwami Unii Europejskiej, żeby przekonać ich do naszej perspektywy i do utrzymania właśnie tego zakazu.
Tak, pamiętamy też te trudne negocjacje w Brukseli, które miały miejsce w kwietniu. Jeszcze krótkie pytanie na koniec. Właśnie jak wyglądają rozmowy ze stroną ukraińską? Czy nie obawiacie się, że to w jakiś sposób przełoży się negatywnie na te relacje? My jesteśmy, można powiedzieć, cały czas w kontakcie, w dialogu. Zresztą także Komisja Europejska, przyjmując ten zakaz przywozu do tych 5 krajów, także stwierdziła, że trzeba stworzyć taką platformę dialogu właśnie z Ukrainą, z tymi 5 państwami, po to, żeby dyskutować o wypracowaniu rozwiązań, które z jednej strony usprawnią tranzyt, bo z tym oczywiście, tak jak powiedziałam, chcemy tutaj pomóc Ukrainie, chcemy, żeby to zboże z Ukrainy wyjechało, tym bardziej, że porty czarnomorskie zostały zablokowane, natomiast nie kosztem polskiego rolnika. I to jest teraz sprawa kluczowa, żeby Komisja Europejska wywiązała się ze swojego zobowiązania odnośnie korytarzy solidarnościowych, bo bez tych korytarzy, bez realnych mechanizmów, które ten tranzyt ułatwią, a z drugiej strony ochronią nasze rynki, naprawdę ciężko będzie doprowadzić do tego, żeby to zboże trafiło do tych krajów, gdzie ma trafić, bo sama Ukraina mówi o tym, że to zboże ma trafiać do Afryki czy do Azji, że ono nie ma w zamyśle trafiać i zostawać w Polsce. Więc jeżeli sami Ukraińcy podnoszą, że to jest przeznaczone dla innych krajów, dla innych kontynentów, to trzeba takie mechanizmy stworzyć, żeby tam właśnie trafiło. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję, ale oczywiście zachęcam do pozostania z nami. Wracamy już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.